Panie Krzysztofie, mam do pana takie pytanie. W jakim wieku pan debiutował na tej poważnej scenie? No, ja byłem młodszy od Rafała Wolskiego, jeśli mówimy o poważnej scenie, bo ja wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski, który zmienił moje losy na tyle, że zamiast zostać sprawozdawcą sportowym, poszedłem do szkoły teatralnej. No to miałem 17 lat. No, 17. czyli, bo Bo do właściwie. tego momentu chciałem siedzieć na pana miejscu i być dziennikarzem Możemy się sportowym. zamienić, jeśli Proszę pan bardzo, no, odpowiada. tylko boję się, że Nie widzę mikrofon sukcesu nam. przed tobą. Przede mną czy panem Tam, Krzysztofem? jak tam gdzie pan Krzysztof był, to miałbyś ciężko, no. Ale przynajmniej na potrzeby tego programu, panie Krzysztofie. Ale ja właśnie do tego Rafała Wolskiego Tak. zmierzam, bo to tak chciałem podejście takie zrobić. Nie wiem, czy mi wyszło, Bardzo bo skoro. sprytnie, Ale nie no, sprytnie, skoro pan bardzo. przeczytał moje intencje, to znaczy, że mi nie Przeze mnie, wyszło. tak, wyszło panu. Nie, absolutnie No wyszło, dobra. tylko jak było przewidywalne. No, zachowałem się jak bufon, proszę pana, Z Toresem. wczoraj z Toresem. Wiedziałem, w Myślałem, że w którą innym stronę znaczeniu pan tego zrobi słowa. zwód. Myślałem, że w innym znaczeniu tego słowa bufon, bo za takiego pana nie mam. Nie, nie, broń panie Boże, nie używamy tych słów przy nas, jesteśmy normalni. No. Dobra, panie Krzysztofie, to ten Wolski podoła, nie spali się, to młody chłopak, taki szalenie skromny, ale też mówi mi, dla mnie to nie ma znaczenia, czy 3000 kibiców, czy 80 wychodzę i gram. Jest coś takiego w młodym pokoleniu, co ja obserwuję, w tym najmłodszym, i to dotyczy w ogóle pokolenia, że ci ludzie są śmielsi niż my byliśmy, że są bardziej otwarci, że są bardziej kontaktowi i że Wolski ma za sobą parę przeżyć boiskowych poważnych. W związku z tym. Wydaje mi się, że nie zrobi to na nim specjalnego wrażenia. A co najważniejsze, bo ja bym bał, że się spali, gdyby on był arogancki. A on jest tak, jak pan powiedział, i potwierdzam to, wydaje mi się z obserwacji, że jest osobą, która zna swoją wartość, ale jest skromny. I ja uważam, że to dotyczy bardzo wielu piłkarzy, którzy są w tej drużynie. Marek? Nie, Rafał jest tak jak pan Krzysztof mówi, to jest bardzo fajny, młody człowiek, który absolutnie znosi presję każdego meczu, niezależnie z kim gra. On jest bardzo, bardzo spokojny, wyciszony, a wychodząc na boisko staje się naprawdę dobrym zawodnikiem. Być może tego takiej powiewu świeżości, młodości tej drużynie jeszcze bardziej potrzeba. A wracając do twojego pytania poprzedniego, mówiłeś o Dudce, to oczywiście. Zagrać być może na dwóch defensywnych pomocników, ale dać kogoś do ofensywy, bo pamiętajmy, my będziemy musieli kreować jakieś akcje ofensywne. My nie możemy się non-stop bronić, ponieważ no. Ale wiesz, czym to się kończy? Bo Czesi wyszli na Rosjan i mimo wyniku 4 do 1, to przez pierwsze pół godziny sprawiali Grali świetne bardzo, bardzo dobrze. wrażenie. Ale wiesz dlaczego? No bo oni rzucili się do ataku, Rosjanie ich skontrowali i tak się skończyła gra Czechów. No tak, ale też by nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby Czesi pierwsi bramkę strzelili. No, przy 2-1 też ten mecz miał już taki inny wymiar i to nieźle wyglądało. Natomiast no, Rosjanie mają potężną siłę ofensywną. Oni. Pan Nie Krzysztof się nie zna, ale powie jestem teraz. fachowcem, ale chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że w ogóle w taktyce, w piłce nożnej, z tego co ja obserwuję, najtrudniejsze jest wyważenie takie, żeby ani przeciwnik nie wiedział, że my jesteśmy nastawieni wyłącznie na defensywę, ani żeby nie przeczuwał, że jesteśmy nastawieni bardzo na kontratak i tylko to nam odpowiada. Czyli to wyważenie, żeby być po środku i mieć takich zawodników, tak wszechstronnych, którzy mogą zmieniać w jednej sekundzie taktykę z ataku pozycyjnego na pozycję czysto defensywną i przechodzić do kontrataku, jest najtrudniejszą sprawą i w tym tkwi cała tajemnica. I tu znowu wracamy do tego, do wszechstronności zawodników. Jak mamy takiego, jak patrzyłem wczoraj na Hiszpanów, jak się ma Iniestę, to ja naprawdę nie wiem, czy on jest w defensywie, Czy w ofensywie? czy w ofensywie, czy jest po prostu bardzo atakującym skrzydłowym. No, to na tym polega. Panie Krzysztofie, bardzo sprytnie podprowadził pan pod kolejny temat, jaki chciałbym poruszyć. Mecz Hiszpania-Włoch.